Dzień dobry Państwu, dziś wtorek, 16 czerwca. Aleksandra Harc, zaczynamy wiadomości dla niesłyszących. W piątek w Raciborskim Klubie dla Młodzieży przy ulicy Żółkiewskiego miał miejsce dzień otwarty. Strefowicze zachęcali do wspólnej zabawy dzieci i młodzież przy ulicy Żółkiewskiego, gdzie mają swoją siedzibę. Wczoraj w Raciborskim Klubie dla Młodzieży miał miejsce dzień otwarty. Strefowicze zachęcali do wspólnej zabawy dzieci i młodzież przy ulicy Żółkiewskiego, gdzie mają swoją siedzibę. W ramach dnia otwartego Klubu dla Młodzieży Strefa staramy się pokazać to, co mamy najlepsze, a więc zarówno zajęcia popołudniowe, czyli wszystkie atrakcje, które posiadamy, czy stół do tenisa, do bilarda, piłkarzyki, paintball, rowery, gry telewizyjne, ale również i chcemy pokazać profilaktykę, dlatego że w tym roku zaprosiliśmy Komendę Powiatową Policji o właśnie prezentację, o działania takie profilaktyczne, o miasteczko ruchu drogowego. Wszystko w ramach dnia otwartego Klubu dla Młodzieży Strefa. W imprezie wzięli udział przedstawiciele Zakładu Karnego i Policji, którzy stale współpracują ze strefą. Podczas dnia otwartego wystąpił zespół Dream z Zakładu Karnego w Raciborzu, a raciborska policja oprócz prezentowania sprzętu uczyła młodzież zasad bezpieczeństwa na drodze. Na razie zainteresowanie wzbudza broń, którą prezentuje jeden z naszych kolegów, ale mamy nadzieję po koncercie zaprosić tutaj uczestników do dwóch konkurencji, które przygotowaliśmy. I przy tej właśnie okazji również przedstawić niektóre zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Już od dłuższego czasu współpracujemy ze Stowarzyszeniem Pomoc na Dłoń. W ramach tej współpracy przychodzimy tutaj z grupą wyselekcjonowanych, pozytywnie funkcjonujących osadzonych i prowadzimy taki wolontariat. Ponadto właśnie nasi osadzeni też tworzą zespół muzyczny, zespół Dream. No i też nasi osadzeni przez pewien okres też właśnie próbowali tutaj młodzież zachęcić do grania, próbowali ich uczyć grania na instrumentach. No i tak właściwie na tym głównie polega nasza współpraca i twórczość. Klub dla Młodzieży Strefa zaprasza w swoje szeregi nowych członków. Do strefy może wstąpić każdy. Dzieci zachęcamy do udziału w placówce wsparcia dziennego, a młodzież od 13 roku życia zapraszamy do Klubu dla Młodzieży Strefa. Bardzo chętnie widzimy wolontariuszy, ponieważ dzieciaki w ciągu roku mogą się u nas uczyć, są udzielane bezpłatnie korepetycje i to zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i z przedmiotów ścisłych. Dzieci i młodzież w klubie przy ulicy Żółkiewskiego korzystają z wielu atrakcji. Są to nie tylko dodatkowe zajęcia edukacyjne czy pomoc w nauce, ale również rozrywka i sport, które gospodarują im wolny czas. Zajmujemy się tutaj edukacją tych dzieci, opieką na zajęciach dodatkowych wychowawczych, jak i nadzorowaniem zajęć tutaj bieżących. Członkowie klubu zachęcają, aby ich rówieśnicy również przyszli do strefy. Tańczymy, gramy w bilarda, w paletki. Często jemy obiadki. No, bo dobrze uczą, szybko i na temat. Zalety członkostwa w Klubie dla Młodzieży Strefa widzi również Marta Pączko, wolontariuszka, która pomaga tu od 3 miesięcy i wraz z wychowawcami klubu namawia do podjęcia wolontariatu. Praca z dziećmi, to, że przynosi jakikolwiek efekt i to, że te dzieci są wdzięczne za pomoc, którą się im ofiaruje. Czyli warto poświęcać swój czas. Tak, jak najbardziej. Tym bardziej studenci, którzy są związani, ja studiuję resocjalizację, więc powinni jak najbardziej tutaj przychodzić, bo jest mało miejsc tutaj w Raciborzu, gdzie możemy przychodzić jako wolontariusze i pomagać dzieciom. Myślę, że to jest fajna zabawa, też odejście i też możliwość poznania ludzi, nowych ludzi, nowych doświadczeń z różnych stron, prawda? Nie tylko z tej wewnętrznej, zawodowej w pracy, ale jak i poznać w szerszym kontekście inne osoby, nawiązać nowe kontakty z młodzieżą i tak dalej. Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym obchodziło w miniony czwartek 25-lecie swojej działalności i mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu. Organizacja została założona ćwierć wieku temu, w dość trudnych czasach, dzięki przychylności ówczesnych władz i na wczorajszym uroczystym spotkaniu wspominano głównie początek jej działalności. W momencie, kiedy rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Specjalnych, wtedy nazywała się to Szkoła Specjalna nr 10, istniało Towarzystwo Pomocy Dzieciom. Zostałam przewodniczącą koła tego towarzystwa. Okazało się, że nasze cele i cele Towarzystwa Pomocy Dzieciom bez problemów zdrowotnych
są zupełnie odmienne. W związku z tym postanowiliśmy z gronem osób pracujących w szkole i z rodzicami dzieci specjalnej troski powołać do życia Towarzystwo Pomocy Dzieciom Pośledzonym. Towarzystwo zmieniło bardzo wiele w funkcjonowaniu i życiu dzieci niepełnosprawnych. Niektórym rodzicom aż trudno uwierzyć, że w tamtych czasach brakowało wózków i były one sprowadzane z Niemiec. Nie inaczej było ze sprzętem rehabilitacyjnym. Wyposażyliśmy zakład przyrodolecznictwa w sprzęt dla dzieci. Otworzyliśmy oddziały specjalne. Rekwalifikowaliśmy dzieci, które miały wpisane, że są niewyuczalne. To już dzisiaj wydaje się niemożliwe, jednak takie to czasy były. Proszę sobie wyobrazić sytuację, żeby znaleźć spis dzieci niepełnosprawnych, które były zwolnione z obowiązku szkolnego, a przedszkoli nie było, innych ośrodków, gdzie by te dzieci można było znaleźć. Podzieliliśmy się zadaniami i jeździliśmy. Sybila, Siara, Grażyna, Płonka, Janusz, Tytko, ja i jeszcze parę osób jeździliśmy od poradni D do poradni D, robiliśmy spis dzieci, a potem jeździliśmy prywatnymi autami, żeby te dzieci znaleźć. To była niesamowita praca, z której do dziś jestem bardzo dumna i wierzyć się nie chcę, że dzisiaj, mimo tylu problemów jeszcze nierozwiązanych, już jest o wiele prościej. Wspomnieliśmy sobie, co działo się przez te lata. Wspominamy, dziękowaliśmy naszym sponsorom, bo bez sponsorów by nie było tak wielu działań. Wspominaliśmy historię swoją i też przedstawiliśmy w takiej formie projektowej, jakie zadania, w jaki sposób pomagamy, czym zajmujemy się na co dzień. Dbamy o to, by nasze dzieci miały zdrowe zęby. Tu w Raciborzu niestety nie ma możliwości, by dzieci mogły pod narkozą, tak, pełnym znieczuleniem, mieć takie zabiegi. Dlatego organizujemy dla nich takie wyjazdy do miasta Opole czy Rudy Śląskiej. Towarzystwo organizuje również podróże wypoczynkowe, kupuje dzieciom obuwie czy pieczywo, a nawet reguluje finansowo energię elektryczną. Po prostu takie potrzeby, które wynikają z trudności, jakie dzieci spotykają w swoich rodzinach, czy to wypoczynek letni, czy to zielone szkoły, dopłaty, dokarmianie, dożywianie. A kto może zostać członkiem stowarzyszenia? Każdy człowiek, który poczuje taką chęć i chce nieść pomoc. Na uroczystość zaproszono wszystkich członków, którzy przez te lata zajmowali się zadaniami statutowymi i pomocą dzieciom niepełnosprawnym, a swoim występem uświętnił ją zespół Sudarynia. W ramach spóźnionego Dnia Dziecka do Raciborskiego Zakładu Poprawczego zawitał bardzo wyjątkowy gość, który siłą swoich marzeń i charakteru osiągnął to, co na pierwszy rzut oka wydaje się być niemożliwe. Może trudno w to uwierzyć, ale ten wybitnie sportowy samochód, który podziwiali wychowankowie zakładu poprawczego, nie robił na nich wrażenia tak bardzo jak sam kierowca, który jest jego właścicielem i robił z nim wszystko to, co możemy oglądać na najlepszych, sensacyjnych filmach. Jakie wrażenie na tobie zrobił sam Bartek? Myślę, że bardzo mnie podekscytował tym, co mi pokazał dzisiejszego dnia i myślę, że jest facetem, z którego można by było brać na pewno przykład. Czyli jego przykład jest dla ciebie motywacją do tego, że można w swoim życiu coś zmienić, tak, jeżeli się bardzo tego chce. Tak, bardzo mnie zainspirował tym, co potrafi zrobić w ogóle, że ma chęci. Potrafi naprawdę bardzo dużo, można by było go postawić, myślę, wśród największych gwiazd chyba świata rajdowych, chociaż oni nie mieli takiego pecha w życiu jak on. A wbrew pozorom doszedł chyba na sam szczyt. Nasz tajemniczy bohater zawitał do Raciborza z inicjatywy założycielki stowarzyszenia Piękne Anioły, które współpracuje z raciborską placówką, a jego pobyt ma być nie tylko dla jej wychowanków atrakcją, ale przede wszystkim lekcją. Pomysł na to, żeby sprowadzić tutaj Bartka był dla mnie taki oczywisty, ponieważ Bartek pokazał, że to nie los kieruje naszym życiem, tylko tak naprawdę my jesteśmy w stanie troszeczkę oszukać ten los i sami przejść bardzo wiele, żeby osiągnąć to, o czym marzymy i co chcemy realizować. Tutaj podejrzewam, w głowach niektórych wychowanków jest już taka kreska nad nimi położona. Sami na sobie ją kładą, myślą, że już
raczej to, co się stało, nie ma możliwości, żeby spowodowało, że kiedyś będzie im się żyło szczęśliwie. Więc to, że Bartek, który pokaże, jak strasznie właśnie los, można powiedzieć, go skrzywdził nieszczęśliwy wypadek, a mimo to on realizuje swoje pasje, marzenia, stawił temu czoło i robi to, co chce. Tak samo jest to przykładem właśnie dla nich, że znaleźli się tutaj za jakieś błędy, ale wszystko można odwrócić, wszystko można naprawić. A Bartek, który z pewnością jest wzorem do naśladowania, to znakomity kierowca i w zawodach rajdowych osiąga liczne sukcesy, ale najbardziej niesamowite jest to, że prowadzi samochód właściwie wyłącznie nogami, bo w wieku 20 lat stracił w wypadku obie ręce. Miałem życie przed sobą, 20 lat, pierwszy rok studiów, jakieś tam plany, właśnie pierwsze starty w rajdach amatorskich. No i to wszystko się zawaliło niestety, bo przez... Czyli ty już wcześniej jeździłeś, tak? Tak, tak. To jakby miałem, można powiedzieć, klapki na oczach, jeden cel, być kierowcą zawodowym, być profesjonalistą i tak naprawdę spełniać swoje marzenie, swoją pasję. Też studiowałem oczywiście mechanikę i budowę maszyn, czyli wszystko nakierowane na ten motosport i po wypadku rzeczywiście tak zacząłem myśleć, no kurczę, no te ręce, które są synonimem kierowcy, tracę i wydaje się, że nie będę już mógł ani malować, ani jeździć, ani no w ogóle znaleźć sobie jakiegoś miejsca w życiu, bo to właśnie do czego dążyłem, na co byłem bardzo skupiony, sfokusowany, to nagle znika jakby. Każdy tylko, że tak powiem, bardzo się o mnie martwił i chciał, żebym w ogóle jakoś wrócił do sprawności, żebym w ogóle jakoś się pozbierał, ale mi z tym było źle. Zacząłem walczyć o to, żeby jednak wrócić do sportu. Było dużo też osób, które powiedziały, że no nie masz szans, że nie ryzykuj już więcej, nie rób tego, ale ja powiedziałem, że muszę, że jakby to jest sens mojego życia, to jest to, co robię najlepiej. Dzisiejsze atrakcje w placówce były również podziękowaniem za zaangażowanie i pomoc wychowanków przy remontach pomieszczeń dla dzieci z uboższych rodzin. Mieliśmy rozegrany turniej badmintona z Fundacją Lotto. Myśleliśmy, że to przyjadą goście rekreacyjnie. Okazało się, że przyjechali zawodowcy, którzy nas starmotnie zlali, no ale to też dla nas miła nauczka, żeby jeszcze więcej nad sobą pracować. Był też pokaz crossfitu, który odbył się tam na boisku naszym szkolnym. Też nasi silni chłopcy, okazało się, że jednak nie są najsilniejsi na świecie i też musieli uznać wyższość pana instruktora od crossfitu. No właśnie, a dla tych widzów, którzy nie wiedzą, co to jest crossfit? Crossfit to jest połączenie aktywności takiej siłowej, typowo siłownianej, że tak powiem, ciężarowej z aktywnością taką aerobową. To są ćwiczenia polegające na angażowaniu wszystkich partii mięśni. Ja taki mądry jestem, bo sobie do dzisiaj rano sprawdziłem w internecie, dlatego to wszystko wiem. No takie ćwiczenia właśnie bardzo, bardzo takie ekspansywne i widać, że chłopcy są moi wykończeni. Wykończeni, jak już podpierają się na czworaka, to znaczy, że naprawdę dostali w kość solidnie. Przed wyjazdem Bartek opowiedział jeszcze chłopakom o swoich doświadczeniach i o trudnej walce z przeciwnościami losu. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.